Witam. Co dziś będziemy robić? Będziemy wiercić brzozę pod małym kątem. Będziemy ściągać jej sok. Bo łącznik jest dobry, ale po łączniku na drugi dzień to strasznie w pysku gryzie. I trzeba cośik spróbować sobie udogodnić życie. Nie żadnymi specyfikami ze sklepu czy z apteki, tylko tu mamy darmowe witaminki, trochę bateria słabana, ale damy radę. Źle się to trochę jedną ręką robi. Przeczyścimy sobie otworek, żeby nam nie leciało do butelki syf i popuszczamy troszkę gwint, żeby się nie robiło podciśnienie. Dopychamy jeszcze dobrze. Drugą buteleczkę na wymianę zostawimy. Tym sposobem nakapie nam. Prawie porobię sobie na oborze. Za 3 godzinki przyjdę, wymienię butelkę. Wieczór jeszcze raz. Na noc zatykam, bo w nocy mi nie ma. Chyba żebym piątkę karnisterek podłożył, bo przez noc potrafi nakapać bardzo dużo. Ostatnio słabo kapało, bo był mróz. I teraz leci ok. Przypuszczam, że za 2-3 godzinki będzie pełna butelka. Na razie.